Bere jesteś? Jest, dobra. Nie macie nic przeciwko, jeśli sobie poleję troszeczkę? Polejesz? No, coś mocniejszego. Jeśli chcesz trzeć, żeby parsować, to nie ma problemu. No dobra. Ale jak tak możesz sam pić, my też byśmy się napili. Idziemy do przodu. Chętnie bym poczęstował, bo jeszcze w lodówce mamy 4 litry. Uwaga, bo tu parzy. Teraz znowu jestem zmuszony, proszę się cieszę. Szybko przejście przez ogień. Staram się lepiej. Tutaj widzicie wiry? Starajcie się ich unikać. Kiedy ich nie wpadniecie, po prostu roll dodge, żeby wyjść. Będzie nowa mechanika w tym dungu chyba? Tak, tu będzie nowa mechanika. Będą uderzały pioruny. Trzeba wejść złote kółko. Kółko jest swego rodzaju piorun ochrony. Na pierwszym właśnie będzie ta mechanika. Wszyscy sobie na kółka, zapraszam. Zauważcie, że kiedy jestem poza kółkiem, pioruny swobodnie we mnie tłuką co parę sekund. Aczkolwiek kiedy wejdę do kółka, nie palą już żadnych. Idziemy dalej. To zbijamy, to jeszcze nie ma bossa. A, tu są overchargerzy. Są ci, którzy nie zabijają. Oni zawsze muszą zginąć pierwsi. Bo oni rzucają duży AON na jedną z osób. Czy nie jest w stanie zabić resztę? Pamiętajcie, overcharge jest zawsze na tym pierwszy. Później część. Bardzo. Właśnie. Widać postęp po ostatnim razie. Znaczący. I idziemy dalej. To nie było przypadkiem skrzyneczki? Jest rank, jeśli ktoś potrzebuje. Tu będzie pierwszy boss. Ja na tej bossach chyba nie pamiętam mechanik. Raven albo Bera, pamiętasz może? To jest ten boss, który... To ten z kamieniem? Nie. Kamienie chyba... Bile robi te... Kamień chyba na robi, trzeba do kółek biegać na boki. A, tak. Na tym bossie? Robimy tak, dziękuję. Stoicie w staku za bossem. Kto chciałby się podjąć zadania bycia centrum staka? Mafisto. Będziesz centrum staka, dobrze? No, okej. Więc stoicie za Mafisto, za bossem. Mniej więcej po środku. Co jakiś czas będzie się włączała mechanika burzy, tak jak była przed chwilą. Wtedy musicie pójść do kółka. Będzie albo w po lewej, albo z prawej, albo z tyłu. Oczywiście, kiedy to się skończy, wraca się na uprzednie miejsce, żeby być gotowymi wskoczyć do losowo pojawiającego się kółka przy następnej burzy. Stoicie oczywiście w staku. Im lepszy stak, im mocniejszy stak, tym lepszy. Wtedy healerom łatwiej też. Tak. Healer zacznie łatwiej was buffować i lepiej.
Dlaczego idziemy. Ten stack jest taki ważny? Tak jak powiedziałem, healerom znacznie łatwiej was buffować i oczywiście leczyć. Plus na tym bossie i tak razem się przemieszczacie do pierunek chrony. Ja jakby będę jedynym, który będzie stał przez cały czas poza pierunek chrony, nawet w czasie burzy. No dobrze, zaczynamy. Pamiętajcie, stack na Mephisto. I bijem. A, uwaga na chorobę. To trzeba zrobić. Uwaga, będzie uwaga. Dobrze, teraz zapraszam. To nie miejsce blok. Bijecie bossa dalej. Bardzo ładnie. Lezo ten własny. Łącz się w Zezę z Waskiem z mojej sorry, ale myli mi się ciągle. Teraz platformer. Nie każdy bierze sobie platformer. O, są heavy saki? Coś tu jest. Jeden chyba jest. Musi kucać. Słucham? Środek musi kucać. Nie, nie, to tylko na wecie. I to dopiero później. Po jednym healerze na lewo i prawo. Tutaj już nie ma jeszcze nikogo. Krwi, familiar. Dobra, to ja idę tu. No liderze, idzie? Wybierę, by być tak miło, żeby pójść na lewo? Tak, jest zawsze na środku, dobra, dzięki. Słuchaj, nie wiem, gdzie brakuje osoby, chyba z lewej. Tutaj. Z lewej. No, znajdźcie Beremu miejsce. Pomóżcie mu. Teraz będziemy się teleportować. Środek? My się nie musimy spieszyć, my robicie sobie ulty. My czekamy, aż obydwie strony skończą. Spesować, spieszyć. Czyli. No dobrze, my też już skończyliśmy. Tutaj będą skrzynki i herisaki. Zapraszam do wzięcia sobie kawałka. Do częstowania się. Mamy tu chyba tylko jedną, niestety.
Dobrze, teraz każdy zostaje na dowolną platformę. To nie ma znaczenia. W tej sytuacji. Ponieważ wracamy. Czekajcie, aby się zajebałam w akcji. Gdzie są te skrzynki? Jest tylko jedna. Daj, tam. Tam, tu, dobra. Oczywiście mostem prosto. Nie, tu stakujemy się na skałce. Tak, tak, na tamtym dużym kamieniu z przodu. Jeśli dobrze pamiętam. I oczywiście Overcharger zabijamy Overcharger. Oni mają silny Overcharger. Pamiętajcie. Ktoś ma overcharge'a, na przykład teraz Andrę, oczywiście wychodzi na parku. Tak, tego się oddali. Bardzo ładnie. Ktoś ma overcharge'a, chyba? Nie. Dobrze, overcharge, kolejny. Spić. Teraz część. Uwaga, tu jakiś nowy overcharger. Jest na kamieniu, który się wybije. Szybko go niszczymy i przechodzimy do Fire'a. Mamy. Bardzo fokus. Raise these obstructions to keep outsiders from reaching me. Stay back. Idziemy dalej. Tu też stajemy na platformach, które nie mają znaczenia. Tu jest master skrzynka, jeśli ktoś... Dobrze, to najpierw bierzemy skrzynkę, dopiero później idziemy na platformę, prawda? Jeśli ktoś nie wziął tej master skrzynki, to zapraszam. Dobrze, na tym bossie są w zasadzie dwie ważne mechaniki. Nam X2 offline. Co się stało? Wywaliło się z gry? Ja nie. Chyba nie myśleli konno przeskoczyć. Jedną osobę nam wyrzuciło. Ale wolę tego uniknąć, szczerze powiedziawszy. Jeśli możesz, napisz na gildii, na czacie. Na Discordzie oczywiście. Okej, to czekamy na ciebie. Kiedy to czekamy, ja wytłumaczę już mechanikę, co będziemy robić na tym bossie. A mianowicie, ja tauntuję, obracam, klasycznie. Wy stajecie za nim w staku i go bijecie. A z tego co pamiętam, kiedy się rozdzieli na wiele części, rozszerzy, to można poznać łatwo. Wtedy split, rozbiegacie się na boki. A chwilę później, kiedy już kończy się ta mechanika, z powrotem do staka. Czy coś jeszcze tam było? Nie? To bardzo fajnie. Znaczy, że pamiętam. Wszystkich zapraszamy na jedną platformę. Wszystko w porządku? Tak. I bijemy bossa. Wszyscy do staka. Znowu na Mafisto. Muszę się dostać.
się po prostu w zipie. Się bardzo ładnie. Bardzo mi się to podobało, bardzo szybko spaliście bossa. Zasłużyliście tak na pochwałę. 200 kadepsów. Brawo. Teraz na platformę. Oczywiście przedtem skrzynka. No to jeszcze helps tak na drogę. Prawda? I tutaj tak samo healerzy na obydwie strony. Zapraszam na platformy wszystkich, którzy są gotowi. No dobrze. I teraz tak jak wcześniej. Na weteranie tutaj środek byśmy kucali, ale możemy się pobić. Więc spokojnie naładuj się sobie ulty. Już? Tak, wszyscy są. Mafisto jest na dole, podpadł. No to niech jakiś dedek sobie wybierze każdą kolumnę. Jeśli ktoś już tam jest, to zostawiacie. Jeśli nie będziecie mieli kolumny, to biegniemy po zewnętrznej stronie. Po zewnętrznej, nie wewnętrznej. Tak, żeby być jak najdalej od bossa. Każda kolumna jest zajęta, jeszcze jest jedna niezajęta. Tak. Ja mam zajętą, to tutaj swoje. Tak, tak. No dobrze. Każdy pamięta, którą ma kolumnę? Sekundę. No dobrze. Skoro gotowi, no to zaczynam. Ale to nie bije się bossa, dopóki nie pojawia się. Wtedy wbijacie się do waszej kolumny i wracacie do bicia bossa. Duszki? Są duszki. Wracamy do bicia bossa. Czy się AOS pierwszy się nie stali, żeby nie stracić się do HP? Wtedy kiedyż mają zwyczajnie mniej roboty. Teraz jak tylko duszki, to skupiamy się tylko na bossie. Do siebie i bardzo ładnie. Tylko raz wypuść świaduszki, to znaczy, że mieliśmy bardzo duży DPS. Czyli coś koło 190 tysięcy. Teraz zmierzamy do ostatniego bossa. Mechanika z tego co pamiętam nie jest specjalnie trudna. Kiedy będziemy bić bossa, będą się pojawiały jej bronie. Nie, 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 nie,
Tak, oczywiście zawijamy najpierw normalnie. Wszystkie arki, które się pojawią, najpierw zbijacie. Magic Bomb jest, jeszcze jest. Magic Bomb, czy... Tak. Spala na Magicę, nie? Tak. Nie na co? Może też i tak. No dobrze. Nawet jeśli nie będzie takiej mechaniki, to tak bardzo o niej wspomniecie. Jeśli wasz ekran zrobi się niebieski, to znaczy, że została na was nałożona Magicka Bomb. To jest czar, który kasuje wam samą Magickę i zadaje wam zaledwie obrączkę. A więc pierwszy sposób na uchronienie się przed nim jest po prostu zbicie całej Magicki, całej many, używając jakiejś łamy żelazki. Jeśli jest się staminowcem, to warto wziąć coś, co zżera dużo Magicki, chociażby klasowego. No dobrze. Tutaj najpierw będą ady. Zmijamy najpierw overchargerów, później modifierów, później chain spinnerów. Jedziemy. Jeśli overchargerzy są z tyłu, jest ich dwóch. Mają podwójne wachlarze. Uwaga, overcharge. Bardzo ładnie. Dobrze, teraz wszyscy zaplecy bossa. Wszystkich też zaplecy bossa. Tak na pewno. Odkup kurwa. Chyba to drogi. Zobaczmy się, przyjmuj się, spalą się, Baora. Nie chyba wypierdoliły. Ja nie widzę na tego. Mój boss ma 9-7. Wyrzuciło się z gry. Aha, daj mi się. Bossa możecie sobie przelutować. Przez portal z powrotem poddać questa, gdzie? Gdzieś nie, gdzie muszę czekać na Andreo, czy on mnie zlutuje. Let us slay. I see you return. Chyba będziemy przeżywać, a nie robić tego, że już powiedziałeś. Ktoś czegoś potrzebuje?